cysterny wstydu jeżdżą po Polsce? Odpowiedź jest prosta. Chcemy pokazać i chcemy, żeby wszyscy mieli świadomość, co się stało w latach 2008-2015 i co może się stać po 13 października, jak PO i PSL dojdą do władzy. 600 cystern codziennie, każdego dnia jeździło po Polsce przez 8 lat. Codziennie z każdej cysterny wyciekało 40 tysięcy złotych. Razy 600 to jest 24 miliony złotych. W ciągu 8 lat wyciekło z tych cystern 68 miliardów złotych. Co można z tego było zrobić? Co można za takie pieniądze było zrobić? Chociażby przez 2 lata realizować program 500+. Przez 6 lat wypłacać 13 emerytury. I można jeszcze podać przykład. Można było budować 10 tysięcy przedszkoli. Musimy zrobić wszystko, żeby do tego nie dopuścić po 13 października. Zamiast proroczych słów, które opozycja wypowiadała, że będzie deficyt 100 miliardowy, pokazaliśmy, że mamy obecnie zerowy deficyt, zrównoważony budżet i można było te pieniądze skierować do Polaków, do ludzi, dla rodzin i uruchomić programy prospołeczne.